Dziś w Radiu Hit gościem jest pani poseł Domicyla Kowaczewska. Dzień dobry. Dzień dobry pani, witam serdecznie państwa. Pani poseł, kujawsko-pomorski transport samochodowy we Wrocławku, jak wiemy, nie jest w dobrej kondycji finansowej. Prawdopodobnie będzie zwolnionych 60 osób. Co zrobić, aby tego uniknąć i jak poprawić tą kondycję finansową i jakie błędy trzeba naprawić, żeby było lepiej? Zacznijmy od początku, bo pytań zadała pani wiele, bardzo istotnych, co prawda, ale uporządkujmy po kolei. Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy spół S.A. powstał w kwietniu 2012 roku z połączenia czterech firm. To wszyscy wiemy. Jest to spółka akcyjna, gdzie w 100% udziałowcem na dzień dzisiejszy jest samorząd województwa. To są fakty. W związku z tym decyzje w sprawie funkcjonowania spółki może podejmować udziałowiec, czyli samorząd województwa. Rzeczywiście nasza rola parlamentarzystów w tej sprawie może być jedynie monitorująca, wskazująca, będąca pośrednikiem między pracownikami a właścicielem, ale tylko i wyłącznie taka. I taką rolę pełnimy. Chcę powiedzieć, że spółka na dzień dzisiejszy jest w sytuacji trudnej. Wiem, że w ubiegłym tygodniu odbyło się spotkanie grupy radnych z marszałkiem, zarządem województwa, gdzie omawiana była sytuacja na dzień dzisiejszy. Z tego, co przekazano mi, prezes zarządu poinformował, że są prowadzone w tej chwili działania restrukturyzacyjne i naprawcze, które rzeczywiście mają doprowadzić do poprawy sytuacji finansowej spółki, że przygotowany jest plan finansowy na 2012 rok. Realizacja tego planu, zdaniem zarządu spółki, zapewni jego funkcjonowanie. Z tych informacji, które uzyskałam, myślę, że najlepsze by były jednak od zarządu, że w tej chwili w spółce zatrudnionych jest 897 pracowników. Jest to rzeczywiście bardzo duża liczba osób, ponieważ to było połączenie czterech firm. Na dzień dzisiejszy 59 pracowników ma zostać objętych programem, którego zadaniem jest przede wszystkim znalezienie dla nich zatrudnienia, podniesienie ich adaptacyjności zawodowej, czyli podnoszenie kwalifikacji, tak aby rzeczywiście uzyskali nowe kwalifikacje, zdobyli nowy zawód i aby mogli znaleźć się na rynku pracy, czyli podjąć na nowo pracę. I taki projekt przygotował zarząd. Mam nadzieję, że on będzie realizowany, bo przy takiej dużej liczbie zatrudnionych, jeśli proponuje się reorganizację, to wiadomo, że ona dotyka również spraw kadrowych. Ale jestem przekonana, że ci pracownicy, którzy pozostaną w wyniku restrukturyzacji bez pracy, rzeczywiście znajdą zatrudnienie. Chcę powiedzieć jedno. Wielkość kapitału musi być nie większa niż od zadłużenia. Na dzień dzisiejszy to zadłużenie nie przekracza. Natomiast jest trudna sytuacja, tego nie neguje właściciel, ale te działania, które będą podejmowane, mam nadzieję, że to zmienią. Wiem, że w najbliższej sesji Rady Sejmiku zostanie przedstawiona szczegółowa analiza funkcjonowania spółki i mam nadzieję, że wszyscy, którzy się wypowiadają w tej sprawie, zauważą pozytywne elementy, bo to jest spółka akcyjna, funkcjonująca na rynku i opinia o niej, jej wartości, ofercie jest bardzo znacząca dla jej funkcjonowania. No niestety we Wrocławku też trudności ma wojewódzki szpital, a konkretnie trudności z zagospodarowaniem nowo wybudowanego pawilonu. Nic się nie dzieje, pacjenci nie są przyjmowani, nie wiadomo co z drugą pożarową, czy coś już wiadomo, terminy. Jeszcze raz powtórzę, że wojewódzki szpital we Wrocławku jest w nadzorze samorządu województwa kujawsko-pomorskiego. Pan marszałek Całbecki szczególną troską i nadzorem objął właśnie szpital we Wrocławku, przeznaczając duże kwoty na inwestycje, które poprawiłyby przede wszystkim infrastrukturę szpitala, doposażyły w najnowszy sprzęt diagnostyczny, aparaturę, która pozwoliłaby w sposób właściwy prowadzić chorych. Rzeczywiście na etapie wdrażania tego projektu pojawiają się problemy i tutaj następuje przerzucenie
zrzucanie odpowiedzialności, kto za co winien, kto za co odpowiada. I znów pojawia się wiele nieprawdziwych, myślę, że również wynikających z niekompetencji osób wypowiadających się informacji. Po pierwsze, Rada Społeczna Szpitala. Ostatnio słyszę, że Rada Społeczna Szpitala jest ciałem nadzorczym nad dyrektorem, że Rada Społeczna kontroluje dyrektora i co właściwie ta Rada Społeczna zrobiła. Oczywiście nic mylnego, nasi słuchacze nie mają obowiązku wiedzieć, jakie są kompetencje Rady Społecznej. Ja tylko chcę powiedzieć dwa zdania, że Rada Społeczna jest organem inicjującym, opiniodawczym i doradczym, czyli nie ma żadnych kompetencji władczych. To jest ciało doradcze samorządu i dyrektora. Dyrektor czasami wnioskuje do rady o wydanie opinii, a czasami nawet nie musi tego robić. To jest jego dobre. Tak przewiduje to ustawa. Wiem o tym, bo od 2003 roku byłam członkiem Rady Społecznej, a ostatnie 3 lata, do maja 2011 roku, jej przewodniczącą. I wielokrotnie zwracałam się i zarówno do samorządu województwa, jak i do ministra zdrowia o interpretację przepisów dotyczących Rady Społecznej. No i bo takie pojawiały się różne problemy na linii dyrektor placówki, Rada Społeczna. Niestety tak, to nie jest Rada Nadzorcza. Nie mylmy Rady Społecznej z Radą Nadzorczą. Przedstawicielami w Radzie Społecznej Szpitala są najczęściej radni sejmikowi, radni Rady Miasta, przedstawiciele wojewody, czyli osoby, które z racji wyborów społecznych mają informacje o tym, jak szpital funkcjonuje i tylko tyle. Jeszcze raz powtórzę, Rada Społeczna jest ciałem opiniotwórczym, opiniującym, wnioskującym, a nie kompetencyjnym. I to też jest ważne w kontekście dyskusji o szpitalu. Natomiast rzeczywiście te inwestycje, które rozpoczęły się w szpitalu i są prowadzone rzeczywiście nie do końca w sposób właściwy. Już na etapie projektowania można było zauważyć uwagi co do tego. Natomiast nie chciałabym, abyśmy porównywali sytuację szpitala, bo ona jest do sytuacji, do tematu, o którym mówiliśmy wcześniej, bo ona jest znacząco lepsza. Sytuacja naszego szpitala we Włocławku, sytuacja finansowa, inwestycyjna, mogę to powiedzieć z całą odpowiedzialnością, jest dobra. I wszyscy, którzy mówią inaczej, po prostu działają na szkodę tego szpitala. Powtórzę to jeszcze raz. Wszyscy, którzy mówią inaczej, działają na szkodę tego szpitala, co nie znaczy, że nie ma tam problemów i nie trzeba ich rozwiązywać. Ja mam nadzieję, ponieważ sejmik podjął uchwałę 27 sierpnia o połączeniu pogotowia ze szpitalem, więc jeśli się uchwała uprawomocni, nastąpi proces konsolidacji tych dwóch placówek, które zostały połączone, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku, i nastąpią potem wybory właściwych organów szpitala i wybór nowego dyrektora i nowy sposób zarządzania, bo ja w swoich wypowiedziach wielokrotnie zwracałam uwagę na to, w jaki sposób szpital jest zarządzany, że nie jest optymalnie wykorzystane to, czym szpital dysponuje, mówię o kadrze, mówię o wyposażeniu, i te uwagi powtarzałam i będę powtarzać. Natomiast jeśli pani pozwoli, odniosę się do debaty politycznej, która się ostatnio pojawia. Różne osoby, które się wypowiadają na temat kondycji szpitala, przytaczają w kontekście moim prywatnych, mojego zdrowia, moje nazwisko. Ja rozumiem, ponieważ od 20 paru lat występuję jako radna Rady Miasta, radna sejmiku, trzecią kadencję, poseł, i dyskusje polityczne prowadzę czasami bardzo ostre. Rzadko się obrażam, bo nie na tym polega dyskurs polityczny. Ktoś, kto ma inne poglądy polityczne, nie musi być wrogiem. Przecież możemy nawzajem się szanować i do tej pory tak było. Natomiast jeśli używa się argumentu dotyczącego jakości usług szpitala w kontekście mojej osoby, to ja absolutnie protestuję. Powiem jeszcze raz i mam nadzieję, że ostatni, bo zrobiłam to publicznie na mojej stronie, że po moim wypadku to właśnie dzięki pomocy lekarzy we Włocławku wyglądam tak, jak wyglądam. Wielokrotnie w rozmowach prywatnych podkreślałam
profesjonalis, lekarzy, którzy się mną zaopiekowali we Wrocławku i jestem im za to wdzięczna i zawsze to będę powtarzać. Natomiast nie ma żadnego powodu, a nie widzę, z jakiego powodu ktoś zabiera mi możliwość tego, że ja mogę leczyć się również w szpitalu w Toruniu. To jest moje i pani, i każdego z nas konstytucyjne prawo i nie życzę sobie, żeby ktoś prowadząc dyskurs polityczny używał takich argumentów. Mam nadzieję, że od dzisiaj będzie to wiadomo. Moi przyjaciele, którzy byli ze mną w tych trudnych dla mnie dniach, są tym absolutnie zniesmaczeni. Ja jako osoba publiczna mam twardą skórę i sobie świetnie z tym radzę, ale w momencie, kiedy dotyka to sprawy najbardziej intymnej, zdrowia mam prawo reagować. Co nie znaczy, że moi oponenci polityczni mogą używać bardzo trudnych argumentów, do których muszę się ustosunkować, ale rzeczywiście pozwoli pani, że w ten sposób się do tego odniosę. Do jakieś konkretne słowa pani kieruje te słowa? Nie, ja, wie pani, nie chcę tego odnosić do konkretnej osoby, bo pojawiało się to w kilku wypowiedziach. Co prawda jedna z tych osób mnie prywatnie przeprosiła poza anteną, ponieważ stwierdziła, że w dyskusji politycznej trochę się zapędziła, uznając, że jest to niestosowne, ale pozostali chyba takiej niestosowności nie widzieli u siebie. I jeśli pani pozwoli, to na koniec kilka informacji ważnych dla wrocławian. Ja wielokrotnie podkreślałam, że zależy nam, aby Wrocławek stał się centrum kształcenia zawodowego, aby rzeczywiście to miasto nabrało nowego blasku. I chcę poinformować, że w piątek we Wrocławku, w Wyższej Szkole Zawodowej, odbywa się konferencja rektorów publicznych szkół zawodowych i na zaproszenie pana rektora i moje w tej konferencji będzie brała udział pani profesor doktor habilitowana Daria Lipińska-Nałęcz, wiceminister w Ministerstwie Szkolnictwa Wyższego i mam nadzieję, że ta konferencja będzie następnym etapem budowania takiego dobrego klimatu wobec szkolnictwa zawodowego we Wrocławku. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziś gościem Radia Hit była pani poseł Domicjana Kopaczewska. Dziękuję bardzo, do widzenia.